Teraz będzie przeczytana Ewangelia świętego Mateusza, która mówi o obecności Józefa w życiu Pana Jezusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I zaśpiewajmy teraz: Święty Józefie, patronie nasz, trzykrotnie. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Teraz będzie modlitwa, którą przygotował ksiądz biskup, ordynariusz Jan Piotrowski, a którą odczytam na powitanie naszego obrazu. Święty Józefie, przemożny patronie Kościoła Świętego, Twoja obecność w Kościele, w żywej wspólnocie naszej wiary, zachęca nas, abyśmy z Tobą byli świadkami wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, naszego Pana i Odkupiciela. Bóg, który jest miłością, wybrał Ciebie, męża sprawiedliwego, abyś roztoczył opiekę nad Jezusem z Nazaretu i Jego Matką, Dziewicą Maryją. W posłuszeństwie wiary i zaufania Bogu, Jezusowi i Maryi, powierzonych Twojej opiece, oddałeś im całe swoje życie, Jego nadzieje i wyzwania, trudy i sytuacje nieoczekiwane. Byłeś zawsze tam, gdzie chciał Cię mieć Bóg, w Nazarecie i Betlejem, na drogach ucieczki do Egiptu i w świątyni jerozolimskiej. Zawsze byłeś przy Jezusie i Maryi. Twoje milczenie to Twoja życiowa wielkość w wierze, nadziei i miłości. Czego my, chrześcijanie XXI wieku,
przede wszystkim jako córki i synowie Kościoła katolickiego, tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy milczenia przed Bogiem na modlitwie, ufnej wiary w naszym życiowym powołaniu, miłości w małżeństwach i rodzinach, zaufania między pokoleniami, dzieci, młodzieży i starszych, a nade wszystko pokornej obecności wśród powierzonych nam życiowych zadań. Prosimy Cię w roku Tobie poświęconym i w roku rodziny ogarnij nas swoim ojcowskim sercem. Jako ojciec umiłowany, naucz nas wolnej od emocji codziennej czułości, która otwiera serce na posłuszeństwo Bogu, a bliźniego przyjmuje z miłością. W świecie, gdzie Bóg Ojciec, nasz Pan i Stwórca, pozwala nam żyć, mamy być solą ziemi i światłem świata. Święty Józefie, naucz nas odwagi wiary, cierpliwej pracy nad sobą i świadectwa, które pozwolą naszym braciom i siostrom zobaczyć Jezusa Chrystusa w Kościele i w Eucharystii, w Słowie Bożym i w nas samych. Amen. I teraz powitanie nasze tu z naszej strony jako duszpasterzy. Święty Józefie, witamy Cię i pozdrawiamy w naszej parafialnej wspólnocie. Niech w dniach Twojej obecności pośród nas parafia nasza stanie się Nazaretem, w którym Jezus Chrystus pod Twoją opieką będzie wzrastał w naszych sercach, w naszych rodzinach i tam, gdzie pracujemy, cierpimy i odpoczywamy. Spraw, aby czas Twojego nawiedzenia był czasem błogosławionym, ubogaconym, owocnym spotkaniem z Tobą każdej rodziny i każdego z nas. Nie omijałeś Cię, Święty Józefie, podobnie jak i nas, różne zawirowania życiowe, problemy i rozterki. Naucz nas sztuki przeżywania ich tak, jak to czyniłeś Ty. Poprowadź nas po drogach życia, aby niósł nas dynamizm wiary, entuzjazm nadziei i radości miłości. Ty Bogu i Jego Słowu zawierzyłeś. A ponieważ Boga słuchałeś, usłyszałeś od Niego, uszczęśliwiające Ciebie, Maryję, ale i nas ludzi, rozwiązanie. Dzięki Maryi i jej Fiat, dzięki Tobie, który czyniłeś wszystko tak, jak powiedział Ci Bóg, świat otrzymał największy dar Zbawiciela, który pod macierzyńską opieką Maryi i Twoją ojcowską opieką wzrastał w latach, w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Nazwano Cię mężem sprawiedliwym, bo bezwzględnie przylgnąłeś do Boga i Jego woli. Wspomagaj nas, abyśmy zrozumieli, że tylko w Bogu można odnaleźć siebie, aby stać się darem dla drugich, że tylko Bóg nadaje sens naszemu życiu i w Nim można znaleźć odpowiedź na podstawowe egzystencjalne pytania dotyczące życia i śmierci, cierpienia i krzyża, ofiary i poświęcenia. Wyproś nam, Święty Józefie, łaskę odwagi, zawierzenia do końca Bogu i Kościołowi, którego jest patronem, posłanym na świat przez Jezusa Chrystusa, głoszącemu Jego Ewangelię, aby doprowadzić nas do zbawienia. Poprowadź nas, Święty Józefie, na drogach życia, abyśmy wiernie szli za Jezusem Chrystusem i osiągnęli progi nieba, w którym On nam przygotował miejsce. Tylko stań przy nas, Józefie Święty, najpokorniejszy po Maryi z ludzi. Amen. I teraz będzie powitanie przez przedstawiciela wiernych, czyli Zbyszka. Dziś nasza parafialna rodzina dostępuje szczególnej łaski, bo wśród nas witamy w znaku obrazu peregrynacji świętego Józefa. Święty Józefie, ufamy, że Twoja obecność wśród nas zaradzi naszym codziennym potrzebom i trudnościom, z którymi nie dajemy sobie rady. Święty Józefie, wierzymy, że chcesz z nami być i rozmawiać,
tak jak rozmawiałeś z Maryją, Twoją małżonką, choć Ewangelia nie zanotowała żadnego Twojego słowa. Jednak Twoja cicha obecność w świętej rodzinie dała jej siłę, oparcie i bezpieczeństwo. Niech Twoja obecność pośród nas umocni nas mądrością Twojej wiary, pokrzepi naszą nadzieję i rozpali w nas płomień miłości. Pragniemy, aby w czasie Twojej obecności nasze serca odbudowały zaufanie pokładane w Bogu. Pozwól, aby naszą siłą i umocnieniem była ufna modlitwa, którą Ty zanosiłeś do Boga, będąc w trudnościach i doświadczeniach. Bądź pozdrowiony, nasz wielki patronie, przyzywamy Twego przemożnego orędownictwa i zanosimy modlitwę do Boga za nas samych, za nasze rodziny, za naszą parafię, Kościół Święty i świat cały. Przyzywamy Twego orędownictwa, wołając słowami modlitwy, której uczy nas dziś Piotr naszych czasów, papież Franciszek. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Za chwilę usiądziemy, rozpocznie się za chwilę msza święta w intencji właśnie nas wszystkich tutaj zgromadzonych, naszych rodzin, parafii. Będziemy powierzać te intencje, które przynosimy w sercach, tak ważne. A msza święta, w której jest intencja wyznaczona, to jest właśnie za zmarłych Franciszkę i Józefa Ściana. To jest msza od córki z rodziną. Za chwilę rozpoczniemy Eucharystię, w której będziemy przez przyczynę świętego Józefa powierzać Bogu te wszystkie intencje, które przynieśliśmy w sercach i ta, w której sprawowana jest ta Eucharystia. Szczęśliwy, kto sobie patron Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, niech ginie. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, niech ginie. Idźcie precz marności światowej, i zginąć nie da mi nawet.
mnie ze swojej opieki nie spuści i zginąć na wieki nie mogę. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, mógłbym żyć bezpiecznie, a w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich darowaniem przy śmierci. A w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich skasowaniem przy śmierci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. I z Duchem Twoim. Niewiele możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego na temat życia świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie poświęcają mu zaledwie 26 wersetów i wymieniają jego imię tylko 14 razy. Nie oznacza to jednak, że święty Józef jest mało znaczącym patronem. Otóż te skąpe informacje na jego temat świadczą o tym, że święty Józef umiał usunąć się w cień, aby na pierwszym miejscu postawić Jezusa. Uczestnicząc w tej mszy świętej wotywnej o świętym Józefie, zechciejmy uczyć się od niego tej właśnie cnoty pokory. Umiejmy też z wiarą prosić tego świętego orędownika w wielorakich naszych potrzebach. Chcielibyśmy wykorzystać ten dar obecności świętego Józefa i Maryi, którzy tak szczególnie otoczyli wielką miłością Pana Jezusa, i przez ich wstawiennictwo powierzyć swoje życie, swoje rodziny świętemu Józefowi, Matce Bożej, a oni niech nas zaniosą do Pana Jezusa. I w tej Eucharystii również powierzamy te intencje, w której sprawowana jest ta msza święta za zmarłych, Franciszkę i Józefa Ściana. Prosimy dla nich o radość nieba. Prośmy i dla siebie o dar Bożego miłosierdzia. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat w rodzinie, której opiekunem był święty Józef, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pozwoliłeś Józefowi na ziemi być Twoim opiekunem, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który poddałeś się z miłością pod opiekę świętego Józefa, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Czytanie z Księgi Wyjścia. Izraelici wyruszyli z Ramzes do Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, nie licząc dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto drobne i większe bydło, i olbrzymi dobytek.
Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli przaśne placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu, nie mogąc się zatrzymać, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A pobyt Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Oto Słowo Boże. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Sławię Cię, Panie, wzywając Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Pamiętajcie o cudach, które On uczyni, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem i nikt nie był słaby w Jego pokolenia. Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia, bo ogarnął ich lęk i widnimi. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Pamiętaj bowiem o swoim świętym słowie, dawnym Abrahamowi swojemu słudze, i wyprowadził swój lud wśród radości, z weselem swoich wybrali. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Alleluja. Z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na chwilę. Dzisiaj rozpoczynamy ważny tydzień w naszej parafii w wymiarze duchowym, ponieważ otrzymaliśmy w darze obraz świętego Józefa, którzy wraz z Maryją stworzyli najpiękniejsze warunki dla Dzieciątka Jezus, dla Pana Jezusa. Dziękuję tutaj Straży Pożarnej z Kowali, przedstawicielom tej wspólnoty tak ważnej, druhom, na ręce Pana Prezesa Tadeusza Szarka, dzięki którym życzliwości mogliśmy obraz przywieźć z klasztoru tutaj z Pińczowa. Dziękuję nam wszystkim, że przyszliśmy, aby w tym powitaniu uczestniczyć i w tym nabożeństwie też mieć swój udział. Naszym rozważaniem będzie osoba świętego Józefa, o której w Piśmie Świętym jest tak niewiele, tak bardzo mało, a jednak tak wielką rolę miał do spełnienia w historii zbawienia. Prosty człowiek, ale jakże bardzo głęboki duchowo. Człowiek, o którym Ewangelia mówi, że był prawy i sprawiedliwy. W tych dwóch słowach, prawy i sprawiedliwy, mieści się cała charakterystyka osobowości świętego Józefa. Prawy i sprawiedliwy. To jest całe bogactwo jego wnętrza, jego duszy, jego serca. To jest bogactwo jego miłości, którą niósł w swoim sercu. I Bóg wejrzał na niego, wejrzał na jego pokorę, bo w Ewangelii, jak i w Piśmie Świętym, nie wypowiada ani jednego słowa. Jest człowiekiem milczenia. A zarazem to milczenie jest jakimś ogromnie ważnym mówieniem, bo to milczenie pomaga mu odkrywać Boży zamysł, Bożą wolę, poznawać ją, medytować, a później ją wypowiedzieć, wyrazić swoimi czynami. Milczący, a przecież działający. Działający. I to jego działanie wnosi ogromne, wielkie dobro w historię zbawienia. Dzięki jego osobowości, bogactwie wnętrza, Bóg mógł zrealizować swój wielki plan. Bo to jemu powierzył Najświętszą Marię Pannę, którą od wieków, od zarania dziejów wybrał na matkę swojego Syna. Bóg w swej mądrości i wszechmocy nie zostawia człowieka w jego tragicznej sytuacji nigdy. Bóg stworzył człowieka po to, aby żył, aby miał szczęście, aby żył na wieki, i to z Bogiem i w Bogu, właśnie w niebie. Taki jest zamysł Boży. Bóg nas stworzył dla siebie, żebyśmy byli z Nim na wieki, by nas miał przy sobie, byśmy byli szczęśliwi, wpatrując się w Jego oblicze. Ale skoro człowiek przez potrzeb szatana i własną decyzję uległ grzechowi, odwrócił się od Boga, wszedł w tę przestrzeń pychy, którą mu zaszczepił szatan, to Bóg nie zostawia człowieka samemu sobie i jego tragicznej sytuacji. Bóg wychodzi naprzeciw człowieka i to pierwszy. Nie człowiek szuka Boga, to Bóg szuka człowieka. Bóg szuka człowieka i pragnie z nim nawiązać
taki intymny dialog. Pragnie człowieka zaprosić do tej współpracy ze sobą w tym wielkim dziele naprawy świata. Zaprosić. I w tych dniach będziemy się wpatrywać w świętego Józefa. Jak Józef na tę miłość nieskończoną Boga odpowiedział zaufaniem i miłością. Jak on odpowiedział wielkodusznie, z całą pokorą i całą swoją postawą życia. Kiedy rozpoznał wolę Bożą, to zrezygnował ze swoich planów, zamysłów, zamiarów, jakie każdy przecież w swoim życiu planuje, niesie, marzy, jak to papież Franciszek często mówi, by przyjąć Boży plan, by przyjąć Bożą wolę, by to, co Bóg oczekuje i czego pragnie, było Jego programem życia. Rezygnuje ze swoich spraw, ze swoich problemów, ze swoich zamysłów, by przyjąć to, czego Bóg od niego żąda. Święty Józef to człowiek z krwi i kości, jak każdy z nas. Bardzo zanurzony w tym świecie, ale jeszcze chyba bardziej zanurzony w Bożym misterium, w historii zbawienia. To jest Żyd z krwi i kości, który dobrze zna Pisma Święte, który dobrze zna historię ludu żydowskiego i księgi, które mówiły o miłości Boga, o tym zmaganiu Boga, o kształt życia duchowego tego narodu żydowskiego. I znał, jak ten lud i wznosił się, i upadał, i był niewierny Panu Bogu, sprzeniewierzał się, odstępował od Boga i od Jego woli. On to wszystko znał. On się uczył na tej historii, na tym Bożym objawieniu tych wieków, nie ty od stworzenia świata, a nad wszystko od Abrahama. On się uczył, wychowywał, on to znał. On chodził do synagogi w każdy szabat, czyli w każdą sobotę, aby słuchać Bożego orędzia, by to słowo przyjmować z wiarą, medytować i odkrywać jego głębię. A jednocześnie on wiedział, że Bogu trzeba ufać, Boga trzeba słuchać, Bogu trzeba dawać pozytywną odpowiedź. On z historii swojego narodu wyciągał zdrowe, mądre wnioski. On wiedział, że jego naród to był często nazwany narodem buntowniczym. O twardym karku, tak go Bóg często nazywał. Czyli takim niesfornym, nieposłusznym, takim niezdolnym odkryć Bożą wolę. O twardym sercu. On chciał uczyć się na tej historii, kształtując własne serce. Bożym Słowem, żywą tradycją tego narodu swojego Izraela, kształtować głębie swojego serca. On chciał być wrażliwym na Boży głos, by nie sprzeniewierzać się jak naród swój Bogu, ale go właśnie tę wolę wypełniać i realizować w swoim życiu. To też, kiedy zauważył, że Maryja, jego bym powiedział, narzeczona, jest już w stanie błogosławionym, nie mógł tej tajemnicy zrozumieć. Był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, a więc spoglądał na Maryję z ogromną miłością, z ogromnym szacunkiem, ale i takim zaufaniem. Nie podejrzewał o nic, ale nie mógł zrozumieć, z jakiej przyczyny, powodu ona jest już matką, skoro nie mieszkają jeszcze razem. I kiedy rodziła się w nim taka myśl, żeby ją zostawić, oddalić,
ale zrobić to w sposób bardzo dyskretny, potajemny, żeby ją nie wystawiać na pośmiewisko, na ujmę imieniu, na wyszydzenie, a nawet w prawie żydowskim był przepis, że gdy mąż oddala swoją żonę z powodu tego, że okazała się niewierna, to prawo nakazywało ją ukamienować. I święty Józef, żeby nie narażać Maryję na taką ewentualność, to właśnie postanowił oddalić ją potajemnie, dyskretnie, żeby jak gdyby nie była zauważona, że ona jest jego żoną już poprzez narzeczeństwo, żeby w ten sposób nie mogła być podejrzewana o nic. To jest ta prawość Józefa. Tak po ludzku on chciał rozwiązać te sprawy, po ludzku, jak prawo żydowskie to mówiło. Jednak Bóg sam wkracza w jego wątpliwości, w jego niepokoje i bezradność rozwiązania tego dylematu. I w nocy przez anioła daje mu rozeznanie i odkrycie tej tajemnicy. Nie bój się, Józefie, nie bój się przyjąć twojej małżonki Maryi, bowiem z Ducha Świętego poczęło się w niej to, co jest w niej już pod sercem. Z Ducha Świętego. I pouczony Józef właśnie przyjmuje, akceptuje tę tajemnicę. Ma już światło, ma już rozeznanie, że Bóg wkroczył w życie Maryi i w życie jego również. Że on ma do spełnienia, tak jak Maryja, wyjątkowe zadanie, wyjątkową rolę. Maryja jest matką z Ducha Świętego, a więc z Bożej interwencji. A on ma być ojcem, ale nie w porządku naturalnym, ale prawnym. On ma zaakceptować Jezusa, zaadoptować, ma go przyjąć, ma się stać przybranym ojcem, ma dla Jezusa poświęcić swoje życie i dla jego dzieła, które on przychodzi, aby realizować na ziemi. Właśnie to jest święty Józef. On nie kieruje się prawem tym żydowskim, nie tym, które od Boga pochodziło, tylko tym, które ludzką filozofią było tworzone. A więc prawo to Boże było często interpretowane po ludzku z aspektem swojego odniesienia i rozwiązywania według naszej ludzkiej logiki. Odbiegało to od prawa Bożego. Święty Józef bardziej sięga po prawo Boże niż po tę interpretację ludzką, która jest często na korzyść człowieka, ale w znaczeniu egoistycznym. Nie obiektywnym, ale egoistycznym. I dlatego wiele się dokonywało krzywdy z tego przepisu ludzkiego. Wiele krzywdy. Natomiast święty Józef chce uniknąć tej krzywdy, jaka mogłaby dotknąć Maryję z tego tytułu. On chce ją osłonić. On po ludzku tak chce to rozwiązać, a Bóg właśnie mu pomaga po Bożemu rozwiązać. Nie bój się, Józefie. Jesteś i tak prawym i sprawiedliwym. Twoja postawa jest szlachetna, ale nie do końca. Przyjmij, mówi Bóg, moje rozwiązanie. I on przyjmuje Boże rozwiązanie. Nie ludzkie, nie swoje, tylko Boże. To jest ta prawość Józefa. To jest ta prawość. I święty Józef bierze w opiekę Maryję, szanuje to wszystko, co ona postanowiła, bo ona postanowiła już wcześniej, że dla Boga pozostanie właśnie dziewicą, pozostanie czystym sercem. A w Józefie pewnie też wyglądała, że on te tajemnice uszanuje. I rzeczywiście, pouczony przez anioła z woli Bożej, szanuje te tajemnice Maryi, jej oddanie całkowitego serca Bogu, a jednocześnie szanuje ten dar, który ona przynosi z woli Bożej mocą Ducha Świętego, Jezusa. Przyjmuje, akceptuje,
i swoje życie oddaję dla służby Jezusa. I teraz już będzie wszystko czynił, aby Jezus miał najlepsze warunki do realizacji tego planu, który Bóg mu zleca. Czego się możemy nauczyć od właśnie świętego Józefa? Jeśli chcemy wyrósć na ludzi mądrych, szlachetnych, prawych, sprawiedliwych, to trzeba właśnie tej ciszy. Trzeba tej ciszy. W ciszy mówi Bóg. Świat nie lubi ciszy. Świat lubi zgiełk, wrzask, krzyk. Po prostu świat się boi ciszy. Święty Józef uczy nas ciszy. W ciszy się dokonują największe mądrości, tajemnice. W ciszy się rozwiązują różne pytania i wątpliwości człowieka. W ciszy, w modlitwie. Kiedy się wyciszymy, Bóg zaczyna mówić. Nie my mówimy, to Bóg zaczyna w nas przez nasz głos sumienia mówić. Bóg mówi do człowieka przez nasz głos sumienia. I wtedy dotyka nas Boże światło, Boża mądrość. Wtedy widzimy jaśniej, głębiej, dalej. Wtedy widzimy te nasze problemy, jakieś trudne sytuacje, że jak one nabierają jakieś rozwiązania, klarowności, jakiejś jasności. Tak, tego nas uczy święty Józef. By być prawym po Bożemu, nie po ludzku. Że pierwszym prawem, które obowiązuje człowieka, jest Boże prawo, nie ludzkie, którego sobie dzisiaj ludzie mnożą na setki tysięcy. I każde jest nie zawsze w służbie człowieka, ale często przeciwko człowiekowi. Dlatego jest tyle wojen, tyle aborcji. Co roku 50 milionów, tak się szacuje. Patrzmy. Tak jest, ale to jest wszystko w świetle prawa, tak człowiek mówi. Wszyscy mają prawo, tylko że z tego prawa jest wiele cierpienia, krzywdy i niepotrzebnej śmierci, za którą człowiek kiedyś będzie musiał odpowiedzieć w wieczności. Święty Józef idzie inną drogą. Dla niego ludzkie prawo jest o tyle ważne, o ile ono wypływa z Bożego prawa i prawo Boże szanuje. I to jest mądrość. I tego się chcielibyśmy uczyć. Pierwszym prawem, które nas obowiązuje, jest prawo Boże. Ono służy na straży, stoi na straży naszego dobra i dobra każdego, który z nami tę drogę życia dzieli. Czy to będzie dziecko poczęte, czy drugi człowiek, małżonek, małżonka, czy rodzice, czy dzieci, czy dziadkowie i tak dalej, czy w pracy. Czynić tak, żeby z tego naszego czynienia dobro się dokonywało i dla nas, i dla każdego innego. To jest ta mądrość. Boże prawo uzdalnia człowieka do posłuszeństwa Bogu, ale i czynienia dobra właśnie w tym wymiarze mądrości prawdziwej, jakie z prawa Bożego wynika, wypływa. Tego się uczymy od świętego Józefa. Bo wtedy, tak jak święty Józef uległy Bogu, realizował Boży plan, a przez to dobro świata, tak i my dzisiaj na etapie dzisiejszej historii, kiedy słuchamy jak święty Józef Pana Boga, realizujemy na dzisiaj, na tym etapie Boży plan, który jest zawsze w służbie dobra każdego, bez wyjątku człowieka, każdej rodziny, każdego narodu. Z Bożego prawa rodzi się dobro człowieka i dobro narodów, czyli miłość i pokój. Miłość i pokój. I to jest właśnie ten skarb. Jezus i święty Józef nas tego uczy, żebyśmy nie bali się wyciszać i mieć czas na słuchanie Boga, medytację Słowa Bożego. W domu, w kościele, w głosie sumienia. Tak. Mieć czas. Tu się rodzi to wielkie dobro człowieka, ale i dobro przez niego realizowane na zewnątrz. Tak jak Józef, słuchać. I z tego wyrasta prawość nasza i sprawiedliwość. Wstańmy.
Za wstawiennictwem świętego Józefa zanieśmy przed Boży tron nasze prośby i błagania. Przez przyczynę świętego Józefa, opiekuna Kościoła Świętego, módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne dary dla pasterzy i wiernych Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętego Józefa, wzoru pracujących, módlmy się o godziwe wynagrodzenie dla wszystkich oraz o zaradzenie problemowi bezrobocia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętego Józefa, podpory rodzin, módlmy się o poszanowanie praw rodzin przez rządy państw. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętego Józefa, nadziei chorych, módlmy się o dar miłości dla posługujących w szpitalach i domach opieki społecznej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętego Józefa, zwierciadła cierpliwości, módlmy się o wysłuchanie wszystkich naszych próśb zanoszonych w tej Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętego Józefa polecajmy też w tej Eucharystii zmarłych, w których intencji sprawowana jest ta msza święta, zmarłych Franciszkę i Józefa Ściana o radość dla nich nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitw, które zanieśliśmy do Ciebie za wstawiennictwem świętego Józefa. Prosimy, wejrzyj na nas nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na cnoty, którymi on się odznaczał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech żyje Jezus zawsze w sercu mi. Niech żyje Jezus zawsze w sercu mi. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławieni Cię i wysławiali, obchodząc uroczystość świętego Józefa. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Boga rodzicy dziewicy za oblubienica, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną,
aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoich sługach, Franciszce i Józefie, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem, ze świętym Janem Pawłem, siostrą Faustyną,
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wsparcie łaską Ducha Świętego, ale i szczególnego wstawiennictwa Matki Najświętszej i świętego Józefa wołajmy przez Jezusa do Ojca śpiewając. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas staw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Święty Boże, módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnianiu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I to czuwanie będzie dzisiaj do 21:00. O 21:00 będzie apel jasnogórski. Tak ksiądz biskup pragnął, żeby ten czas był wydłużony na taką możliwość bycia przed świętym Józefem, Marią i Panem Jezusem. Teraz będzie taki czas osobistej modlitwy. Kościół będzie otwarty do 21:00. Czas osobistej takiej modlitwy. Może ktoś się chce jeszcze chwilę zatrzymać, pomodlić. O godzinie 20:20 będzie wspólnie cząstka różańca z rozważaniem tajemnicy świętych. I o 21:00 będzie apel jasnogórski, który zakończy dzisiejsze czuwanie. Jutro jest niedziela, to w niedzielę jak w każdą niedzielę msze święte. I jutro będzie różaniec po tej mszy świętej o 17:00. Kto mógłby przyjść na ten różaniec, mimo że będziemy pewnie do południa na mszy niektórzy, to zapraszamy. Warto dla tej tajemnicy ofiarować swój czas, swoją obecność i tutaj dać świadectwo tej miłości do Boga, do świętego Józefa Maryi i Pana Jezusa, ale i dać to świadectwo miłości do Kościoła i do tego świata, bo my uratujemy świat przez wierność Bogu, tylko przez wierność Bogu.
tak jak święty Józef. Dlatego kto może, to chcielibyśmy jeszcze na tej medytacji sobie pozostać tutaj. Kto już będzie musiał odejść, przyjmie teraz Boże błogosławieństwo i można przyjść jeszcze 20:20 na różaniec i mówię na apel jasnogórski. Zapraszamy. Warto. Zachęćmy innych. Jest ta łaska, jest okazja. Korzystajmy z niej. Codziennie od poniedziałku msza o 18:00, na którą zapraszamy tak wyznaczone te poszczególne grupy parafii. To nie znaczy, że inni nie mogą przyjść. Możemy każdego dnia przyjść na mszę na 18:00. Również o 20:20 będzie różaniec każdego dnia i apel. A więc możemy nawet i każdego dnia przychodzić na mszę świętą, na różaniec, na apel. To sobie cenimy. Nie będzie to czas stracony, ale błogosławiony. Tu przynieśmy te wszystkie intencje i wszystkich, którzy są nam bliscy i drodzy, ale i zachęcajmy, niech korzystają z tej łaski. Teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo. I mówię, kto może, zapraszamy na różaniec o 20:20 dzisiaj. Pan z wami. Duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Józef, duszo moja, niech pieśń twoja głosi Jezusowi, że on wybrany, niezrównany, więc mu hołdy trzeba nieść, z nami chwałę.